Lepiej, żeby pani Pomfrey mnie nie widziała. Jest Hermiona. Co ona trzyma? To kartka z jej pismem. A napisane jest... Spośród wielu strasznych bestii i potworów najstraszniejszy jest Bazyliszek, król węży. Wąż ów osiągać może olbrzymie rozmiary i żyć wiele set lat. Rodzi się z kurzego jajka wysiedzianego przez ropuchę. Bazyliszek ma jadowite kły i śmiercionośne spojrzenie, a ten, w kim utkwi swoje złowrogie ślepia, natychmiast ulega petryfikacji. Pająki uciekają w popłochu przed Bazyliszkiem, ich śmiertelnym wrogiem. Za to on sam lęka się jedynie pijania koguta, gdyż jest dla niego śmiercionośne. Ale jak ten Bazyliszek łazi po zamku? Olbrzymi wąż, ktoś by go zobaczył. Rury. Ron, on porusza się w rurach. Słyszałem ten głos w ścianach. Dziewczyna, która umarła. Aragog mówił, że była w łazience. A może nigdy z niej nie wyszła? Może wciąż tam jest? Nie myślisz chyba? Jęcząca Marta? Wejście do komnaty tajemnic. A jeśli jest w... Łazienka jęczącej Marty! Wszyscy uczniowie mają natychmiast wracać do dormitoriów. Wszyscy nauczyciele są proszeni do pokoju nauczycielskiego. Natychmiast. Proszę. O nie! Kolejny atak! Tak, był kolejny atak. Najgorszy dotąd. Tym razem ktoś zniknął. To Ginny Weasley. Na ścianie pojawiła się kolejna wiadomość. Jej szkielet na wieki pozostanie w komnacie. Teraz Hogwarts na pewno zostanie zamknięty. Zadanie uratowania Ginny powierzono profesorowi Lockhartowi, ale Ron i Harry szaleli ze zmartwienia. Musieli coś zrobić. Szybciej! Harry! Musimy uratować Ginny! Musimy mieć plan. Pójdę do łazienki jęczącej Marty i spróbuję znaleźć wejście do komnaty tajemnic. Pójdę poszukać Lockharta. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby próbował uciec chyłkiem z Hogwartu. Zapytać, jak umarłaś? Nikt mnie jeszcze nigdy o to nie spytał. Umarłam właśnie w tej kabinie. Doskonale to pamiętam. Drzwi były zamknięte, a ja płakałam, bo Olivia Hornby dokuczała mi z powodu okularów. Potem usłyszałam, że ktoś wchodzi. Powiedział coś dziwnego, chyba w obcym języku. I to był chłopak. Więc otworzyłam drzwi, żeby mu powiedzieć, że to damska toaleta i wtedy umarłam. Gdzie stał ten chłopak? Tam, przy umywalkach. Jedna nigdy nie działała, odkąd pamiętam. Ciekawe, czy to tu jest wejście do komnaty tajemnic. Otwórz się! Otwórz się! Nie działa. Może trzeba spróbować w języku wężów. Otwórz się! O, właśnie.
Mam go! Był spakowany i gotowy do ucieczki. Co to? To chyba wejście do komnaty tajemnic. W takim razie mnie nie potrzebujecie. Powodzenia, chłopcy! Idę rozgrzać swoją miotłę. Jeszcze nie koniec. Na dół. Nie! Chodźmy, Harry! To jest to! Wiem.